W związku z niedawnym Dniem Europy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 spotkali się w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda na szkolnej uroczystości z Europą za Pan Brat. Wydarzenie to miało na celu promocję narodów europejskich, bowiem apetyt młodzieży na wiedzę o państwach członkowskich Unii rośnie z roku na rok. Taka forma edukacji świetnie się sprawdza. Poprzez takie działania młodzież pozbywa się uprzedzeń, uczy się siebie nawzajem, poznaje język i kulturę sąsiednich krajów. W związku ze zbliżającymi się mistrzostwami świata w piłce nożnej, to właśnie ta dyscyplina stała się motywem przewodnim szkolnej imprezy. Wszystkie aktywności zbudowane były wokół piłki i mundialu. Przygotowano więc przeboje piłkarskie, quizy związane z tym sportem, sprawdzano teoretyczną wiedzę uczniów o piłce nożnej i ich praktyczne umiejętności. Pomysł narodził się w związku z nadchodzącymi Mistrzostwami Świata 2018 roku. Połączyliśmy dwie imprezy, 9 maja obchodzimy Dzień Europy i połączyliśmy to z nadchodzącymi Mistrzostwami Świata, stąd tytuł przewodni Łączy nas piłka. Co dziś w Centrum Kultury Śląskiej będzie się działo? Co przygotowano dla uczniów Waszej placówki? Różnorakie konkursy związane oczywiście z piłką nożną. Uczniowie będą poznawać wysportowaną Europę, dowiedzą się, poznają najbardziej sławnych piłkarzy, trenerów piłki nożnej, kluby piłkarskie, herby. Także myślę, że będzie udana zabawa. Podczas tej zabawy będziecie przede wszystkim tą młodzież, dzieciaki zachęcać do aktywności fizycznej, do zdrowego stylu życia. Przede wszystkim myśl przysłowia, zdrowym ciele, zdrowy duch. Młodzież z dużą aprobatą podeszła do takiej formy edukacji o Europie, wszak odbiega ona nieco od tradycyjnych zajęć lekcyjnych. Zaś wiedza o piłce nożnej, najlepszych trenerach i zawodnikach z pewnością przyda się uczniom podczas kibicowania na zbliżających się Mistrzostwach Świata.